Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Zbyszek, jestem alkoholikiem. Jestem świąteczny poranek. Lesie rzeźko, słońce próbuje dopiero wstać. Schodzi. Czy zmarł mi ktoś bliski, który wpłynął na moje życie? Tak, mój tata zginął w wypadku po pijanemu. 3 dni po wypadku zmarł. Miałem wtedy 26 lat. Wydawało mi się, że zupełnie inaczej piję, że mam nad tym pełną kontrolę. Tata był w ciągu już dobry rok, może 2, gdzie nawet unikałem jego towarzystwa, bo przychodził, zaczynał coś tam opowiadać, historię wymyślać. Trzymałem na balkonie alkohol i dawałem mu w rękę litra, i żeby sobie tylko poszedł i dalej sobie spokojnie żyć, nie? I pamiętam cały jego czas i myśmy bardzo blisko byli z tatą. Ja od początku ciągnąłem do niego, on wyprowadził się z domu, miałem 7 lat. Ja do niego chodziłem i wiecie, i co najciekawsze, że najbardziej lubiłem go pijanego, nie? Tak, i bo był łatwy w manipulacji, łatwo było coś wyciągnąć, radośniejszy był. I on wiecznie był albo bardzo bogaty, albo nie miał nic, nie? Czyli jak był ciąg, tracił wszystko, co zarobił, później odrabiał straty. Jak odrabiał straty, był ciężki do rozmowy, trudny taki. Jak to nie picie w zaparte, to później przerabiałem, wiecie. I jak on... W tym czasie, kiedy on zginął, byłem przekonany, że ja mam nad tym kontrolę. Piłem po parę dni i wychodziłem sam z ciągu. Jeszcze wtedy więcej weekendy, niekiedy zahaczało to o dzień, dwa. Ale byłem przekonany, że mam nad tym kontrolę. A on nie, bo już taki ten ciąg długi, nie? I zawsze sobie powtarzałem wcześniej, myśmy razem pracowali, firmę prowadzili, że tata fajnie interesy prowadzi, tylko za dużo pije, nie? Ja będę chciał to samo robić w życiu, tylko będę mniej pił, nie? I jakoś mi się to nie udało. Jak to zawsze mówię, nigdy nie mów nigdy, nie? Bardzo byłem związany z ojcem i do dzisiaj mam taki syndrom sukcesów i porażek takich, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe gdzieś. Ale jednego mnie nauczył. Od samego początku zawsze widziałem, nie poddawaj się. Że z najgorszego, jak to się mówi, dołka, mój ojciec wstawał, odrabiał straty, podnosił się i choroba go później wciągała w to bagno z powrotem. Ale nauczyłem się jednego, że nie wolno się poddawać, że z każdej sytuacji jest wyjście. Tak mu się przyglądając, nauczyłem się tego, nie? I to jest to, co osiągnąłem dzięki niemu. A drugie to, że nauczyłem się żyć tak jak on. Czyli chorobę alkoholową. Od początku, wiesz, od pierwszego kieliszka. Ja dzisiaj jestem pełen świadomości, że alkoholikiem byłem zanim zacząłem pić. Bo jak tylko się napiłem, pierwszy miód pitny był, to od razu poszło mi to bardzo, bardzo głęboko i od razu chciałem się upić. Ja lubiłem się upijać. To, co mój ojciec robił, jak wpadał w ciągi, on miał paromiesięczne, z reguły zimę całą do wiosny, później bez grosza zaczynał od nowa budować i bardzo szybko mu się to udawało, odbudowywanie, wiecie, także bardzo blisko byłem z ojcem. Dziś jadę na groby mojej mamy, która niedawno zmarła. Bardzo blisko byliśmy. Od momentu, kiedy zacząłem trzeźwieć, byliśmy przyjaciółmi. Ja poszedłem szybko dosyć z nią porozmawiać, gdzieś po pół roku, wybaczyć i prosić o wybaczenie. I gdzieś mi znalazł się do relacji. Bo przez 20 lat była moim najlepszym przyjacielem. Wszędzie chciała ze mną jeździć. Częstochowy, Lichenie. Bardzo to lubiła. I byliśmy bardzo blisko, nie? Drugim takim smutnym przykładem choroby alkoholowej i śmierci jest moja rodzina. Mamy brat z żoną i jej syn, ich synem. Wszyscy zmarli w opojeniu alkoholowym w ciągu jednego tygodnia. Były 2 pogrzeby. Na jednym pogrzebie wujka dowiedzieliśmy się o następnych. Także dzisiaj jestem przekonany, że to jest choroba śmiertelna. I to jeszcze w cierpieniu, nie? Czym dla mnie jest wolna wola? No, niekiedy wolna wola to zawsze... To są moje decyzje. Decyzje i konsekwencje.
dzisiaj świadomy jestem każdej decyzji, że po każdej decyzji błędne są konsekwencje. Nie? Nieraz mówiłem, że Bóg mi zabrał wolną wolę, lepiej by było, bo ja z decyzjami jestem różny. Nie? Trzymajcie się ciepło w ten piękny dzień. Piękny. Dla mnie się fajnie, żółto, kolorowo. Pięknie. Wija. Także trzymajcie się, miłego dnia. Fajnie. Cześć.